Olimpia Górska, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na główne wydanie Kroniki. Brzegi to najlepsze miejsce, mówi przedstawiciel Watykanu, który przyjechał sprawdzić miejsca Światowych Dni Młodzieży. Campus Misericordia. Jestem pewien, że to jest najlepsze miejsce. Ono jest w stanie przyjąć w sposób życzliwy miliony młodych. Jest dla nas zielonym światełkiem na rozpoczęcie prac przy budowie tej linii. Budowa linii Pichełko-Podłęże ruszy w 2019 roku. Przedstawiciele Watykanu z wizytą w miejscach, gdzie papież Franciszek i pielgrzymi spotkają się na Światowych Dniach Młodzieży. Dowódca Korpusu Żandarmerii Watykańskiej Domenico Gianni oglądał m.in. krakowskie Błonia i Campus Misericordia, powstający w Brzegach pod Wieliczką. Wojciech Chyla. Domenico Gianni, dowódca Korpusu Żandarmerii Watykańskiej, kilkakrotnie na pokładzie śmigłowca okrążył Pole Miłosierdzia w Brzegach, na którym w lipcu ma zostać odprawiona msza święta kończąca Światowe Dni Młodzieży. Tutaj teraz prowadzone są prace mające poprawić bezpieczeństwo. Przesuwana jest na przykład linia energetyczna. Campus Misericordia. Jestem pewien, że to jest najlepsze miejsce. Ono jest w stanie przyjąć w sposób życzliwy miliony młodych. Mam nadzieję, że strona rządowa, strona kościelna, wolontariusze zrobią wszystko, żeby uczynić to miejsce także bezpiecznym dla wszystkich. Wszystko postępuje zgodnie z planem. Mam nadzieję, że wizyta Ojca Świętego będzie wielkim sukcesem. Cieszę się, że są odpowiedzialni ze strony Watykanu, ze strony Stolicy Apostolskiej. Jest Policja Watykańska, oprócz tego są też odpowiedzialni ze strony Gwardii Szwajcarskiej. To są ci, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo Ojca Świętego bezpośrednio. Pierwsze wrażenie tych, którzy pierwszy raz tu przybyli, jest świetne. Znaczy, że nam pomaga jeszcze pogoda dzisiejsza. Cały czas powtarzamy, że wyznaczenie miejsca jest kompetencją organizatorów tego wielkiego święta, a my przygotowujemy się do zabezpieczenia tego miejsca najlepiej, jak potrafimy. Wszyscy widzimy, że prace trwają, intensywne prace trwają cały czas. W naszej ocenie te prace, które są realizowane, to jest ten poziom, który na ten moment nas satysfakcjonuje. Ja wierzę głęboko w to, że te 3 miesiące, które przed nami, to jest czas ciężkiej pracy, ale z efektami, które zapewnią bezpieczeństwo uczestnikom. Watykańska delegacja odwiedziła wszystkie miejsca, w których w lipcu będzie papież Franciszek. Była na Jasnej Górze, w Muzeum Auschwitz w Oświęcimiu, a w Krakowie m.in. na Wawelu, w krakowskiej arenie, a także w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Teraz w Kronice protest przed krakowskim sądem. Środowiska patriotyczne i byli więźniowie polityczni sprzeciwiają się niesprawiedliwym i haniebnym ich zdaniem wyrokom sądowym. Chodzi m.in. o sprawę Zygmunta Miernika, którego warszawski sąd skazał na 10 miesięcy więzienia za obrazę sądu. Kamila Kuzar. Minęła godzina 12. Zaczynamy naszą manifestację, nasz protest przeciw bezprawiu sądowemu. Środowiska patriotyczne mówią wprost, miarka się przebrała. Polskie sądy wydają ich zdaniem haniebne wyroki. Zaledwie przed 2 tygodniami sąd oddalił zażalenie Instytutu Pamięci Narodowej, podtrzymując za przestępstwa przedawnione aresztowania działaczy Konfederacji Polski Niepodległej w maju 1986 roku. Jeżeli wypuszcza się zbrodniarzy komunistycznych, sądów, wychodzą wolni, nieskazani, nawet się nie próbuje ich osądzać, a jeżeli się już osądza, to tylko jednego Kiszczaka udało się skazać na karę więzienia, ale i to też w zawieszeniu. Czyli oni wszyscy są wolni. Przed mocą nie ugniemy szyi, bo u Chrystusa my na ordynansach. Wymiar niesprawiedliwości. Tak ostatnie wyroki sądu komentują byli więźniowie polityczni. Dlatego postanowili zainterweniować w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Jak się dowiedzieliśmy, ministerstwo na razie nie zamierza angażować się w tę sprawę, dopóki nie zapadną prawomocne wyroki. Chodzi tym razem o sprawę manifestantów pod pomnikiem nieistniejącego już, dzięki m.in. wielkiej determinacji środowisk patriotycznych, monumentu ku chwale czerwonoarmistów w Nowym Sączu. Po manifestacji przez kolejny rok protestujący byli oskarżani przez sądeckiego prokuratora o dewastowanie pomnika. Sprawy zakończyły się uniewinnieniem oprócz jednego manifestanta, Zygmunta Miernika. Wyroki za Nowy Sącz, czyli pomniki armistyczne, jest uchwała sejmowa, że symbole komunistyczne znikają z naszych miast, tak samo i ulice i pomniki.
a tu się okazuje, że sądy bronią tych pomników. Jest coś żenującego. Spore wątpliwości wśród protestujących wywołał również wczorajszy wyrok. Krakowski Sąd Okręgowy oddalił pozew byłego więźnia obozu koncentracyjnego w sprawie sformułowania polskie obozy zagłady. Obecni na sali sądowej, dziś już przed budynkiem sądu, zapowiedzieli, że będą interweniować dalej, także w Ministerstwie Sprawiedliwości. Trzeba do końca walczyć. Nie ma jakiegoś tam kombatanstwa, osiadania na laurach albo mówienia, że niech inne pokolenie już tego. No, dopóki można, to jest oczywiste. Kamila Kuzar, Kronika. A w Nowym Sączu wypłacono dziś pierwsze pieniądze w ramach rządowego programu 500+. W całej Małopolsce wnioski o wsparcie finansowe złożyło 121 tysięcy osób. Do końca zeszłego tygodnia wnioski o środki z rządowego programu 500+ w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu złożyło około 4 tysięcy osób. Ponad 1000 wniosków wpłynęło drogą elektroniczną. Pierwsze wypłaty trafiły do 1000 rodzin. Kolejne pieniądze będą wypłacane 25 maja i 24 czerwca. Pieniądze dostają rodzice, którzy wychowują przynajmniej dwójkę dzieci. Na drugie, trzecie, czwarte i każde kolejne dziecko otrzymają po 500 zł miesięcznie. Pieniądze wypłacane będą aż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Nie obowiązuje tu żaden próg dochodowy. 500 zł na dziecko otrzyma każdy, kto złoży wniosek w tej sprawie. W przypadku jednego dziecka w rodzinie też można dostać wsparcie finansowe, wtedy jednak obowiązuje kryterium dochodowe. Górna granica to 800 zł na osobę w rodzinie, a jeśli dziecko jest niepełnosprawne, 1200 zł. Skończyły się obietnice, a zaczynają poważne prace. Taką decyzję podjął Senat, a chodzi o budowę linii kolejowej Piekiełko-Podłęże, która skróci czas podróży pasażerów z Krakowa do Zakopanego. Zdaniem senatorów Ministerstwo Rozwoju musi przeznaczyć 400 milionów złotych z funduszu kolejowego na początek prac. To według szacunków wystarczy na wykup terenów i dokumentację. Kiedy zacznie się budowa linii kolejowej? O tym Marta Szkudlarek. Prace już się rozpoczęły 1 kwietnia. Wjechała pierwsza koparka i w ekspresowym tempie powstał pierwszy tor kolejowy na trasie w Skrzydlnej. Jest to wspaniała sprawa dla naszego rejonu, dla Małopolski Południowej tutaj. To jest po prostu rewelacja, to jest okno na świat dla nas, przede wszystkim dla naszych dzieci. Fakt ten ucieszył niemal wszystkich Małopolan. Niestety to tylko prima aprilis. Ale teraz żarty się skończyły i choć wciąż mamy kwiecień, jest sukces i pierwsze poważne plany Senackiej Komisji Infrastruktury. Do końca czerwca tego roku wreszcie ma być gotowa decyzja, czyli dokument przedstawiający harmonogram prac. Jest dla nas zielonym światełkiem na rozpoczęcie prac przy budowie tej linii. Staje się to już faktem, nie tak jak od świętej pamięci marszałka Piłsudskiego. Ciągle się mówiło, że będzie budowa. Bo o kolei na tej trasie mówi się od stulecia. W XIX wieku mieli ją wybudować Austriacy. Na planach się skończyło. Rok temu rząd premier Ewy Kopacz umieścił inwestycje na tak zwanej liście priorytetowej. Ale po kilku miesiącach podczas sierpniowego wyjazdowego posiedzenia rządu w Krakowie okazało się, że trasa ze względu na brak pieniędzy trafiła na listę rezerwową. Nowy rząd premier Beaty Szydło ponownie jednak przywrócił te inwestycje na listę priorytetową. Koncepcja jest zrobiona, z tym, że jak Państwo drodzy wiecie, tam jest prawie 7 tuneli, są różne eskapady i to jest kosztowne. 3 lata potrwa przygotowanie całej dokumentacji i wykup gruntów. Na to potrzeba 400 milionów złotych, z czego 1/4 pochłonie właśnie wykup prywatnych gruntów. Zdaniem senatorów rząd stać na sfinansowanie tych prac, bo pieniądze można wziąć z funduszu kolejowego. Już teraz trzeba też zainteresować się planem Junckera, bo to Europejski Bank Gospodarczy, który jest objęty tym planem, we współpracy z polskim rządem mógłby zapłacić za budowę 7,5 miliarda złotych. Według planów pierwsza koparka ma wjechać tu we wrześniu 2019 roku. Na inwestycje kolejowe do 2023 roku Polska ma wydać 64 miliardy złotych. Trwa modernizacja linii Kraków-Rzeszów. PKP szacuje, że w następnym roku z Krakowa do stolicy Podkarpacia dotrzemy w niecałe 1,5 godziny. Ale to inwestycja na otarcie łez. W kolejce do modernizacji czekają linie Płaszów-Oświęcim, Skawina-Zakopane czy rewitalizacja linii Stróże-Muszyna. Marta Szkudlarek, Kronika. Sukces Zakopiańskiego Urzędu Miasta w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. Sędziowie orzekli, że przepisy o parku kulturowym na Krupówkach mogą wejść w życie
1 lipca. W ten sposób sąd oddalił skargi przedsiębiorców i właścicieli nieruchomości położonych przy głównym deptaku stolicy Tatr. A przed nami w Kronice kolejne tematy. Duże ogólnopolskie fundacje otrzymują najwięcej pieniędzy z 1%. Kundelbury i Kocury wraca na naszą antenę. Zaledwie kilka dni pozostało, by rozliczyć się z fiskusem i zdecydować, czy i jaką organizację pożytku publicznego chcemy wesprzeć poprzez przekazanie jej 1% naszego podatku. W ubiegłym roku Małopolanie zasilili ich konta kwotą 48 milionów złotych. Najwięcej pieniędzy trafiło do organizacji wspierających chorych, zwłaszcza najmłodszych, do dużych ogólnopolskich fundacji, które mają pieniądze i na reklamy i w ten sposób docierają do dużej grupy osób. A co z małymi fundacjami? Pytała Agata Jędrzejczyk-Dylong. Chęć przekazania 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego deklaruje już ponad połowa Małopolan. To proste i tak naprawdę nic nie kosztuje. Wystarczy wpisać numer KRS wybranej przez siebie organizacji do swojego zeznania podatkowego i reszta dokonuje się już sama. By móc korzystać z 1%, Rafał Konopka stara się dla swojej fundacji aktywizującej osoby niepełnosprawne o status organizacji pożytku publicznego, bo znaleźć sponsorów nie jest łatwo, a bez wsparcia wiele zdziałać się nie da. Cokolwiek człowiek chciał zrobić, nawet zagrać piłkę, to potrzebna jest ta piłka, potrzebna jest sala gimnastyczna, potrzebne są wózki, są to ogromne koszty. Ale status organizacji pożytku publicznego wiele małej fundacji nie pomoże w walce o wpływy z 1%, ubolewa Bogdan Donsal, pełnomocnik prezydenta Krakowa do spraw osób niepełnosprawnych. Działają w sposób wolontaryjny i cały swój wysiłek nakierowują na realizowane przez siebie te zadania i nie mają tej siły przebicia medialnego, aby dotrzeć z tą informacją do szerszej opinii publicznej. Taką siłę i pieniądze mają duże ogólnopolskie fundacje. W ubiegłym roku w Małopolsce prawie 1/4 wpływów z 1%, czyli 10 milionów złotych, trafiło na konto jednej takiej dużej fundacji, zbierającej pieniądze poprzez subkonta na pomoc konkretnym chorym dzieciom. Początkowa idea była taka, że 1% miał trafiać do organizacji społecznych. Przypomina Aleksandra Maciejewska z Klubu Jagiellońskiego. Teraz 70% z 1% trafia do organizacji charytatywnych. Zostało to trochę wykoślawione przez to, że bardzo dużo środków w tym momencie idzie na fundacje pomagające dzieciom, które de facto realizują zadania, które powinny być realizowane przez państwo. Zmian w prawie oczekuje Przemysław Dziewitek z Pracowni Obywatelskiej. Sam mechanizm 1% powinien jakoś sprawiedliwie rozdzielać organizacje, a nie wspierać tylko te, które mają rzeczywiście wielki billboard i też epatują emocjami i wzruszają nas, żebyśmy te pieniądze wpłacili. Przy kancelarii premiera powstaje Narodowy Program Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Według zapowiedzi ma on też wprowadzić zmianę regulacji dotyczących 1%. Organizacje pozarządowe mają nadzieję, że ewentualne zmiany będą szeroko ze środowiskiem konsultowane. Agata Jędrzejczyk-Dylong, Kronika. Do tej sprawy wrócimy też w programie Region Ludzie Sprawy Opinie, początek o 20. Kraków remontami stoi, można by powiedzieć. Od kilku miesięcy prace renowacyjne przeprowadzane są w wielu częściach miasta w ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży. Od dziś do tych dróg, na których trwają remonty, dołączy ulica Królowej Jadwigi. Prace rozpoczną się wieczorem i będą polegały na wymianie nawierzchni. To nie jedyny remont na ulicy Królowej Jadwigi. Na różnych odcinkach drogi trwa renowacja chodników i podnoszenie studzienek drogowych. Prace drogowe powinny się skończyć 30 kwietnia. Z kolei od soboty rozpoczął się remont torowiska przy skrzyżowaniu ulic Królewskiej i Alei Kijowskiej. W związku z pracami nie kursuje ruch tramwajowy od Teatru Bagatela do Bronowic Małych. Utrudnienia potrwają tam do 6 maja. Wraz z początkiem wiosny nowe pomysły. W krakowskim magistracie po raz kolejny zebrał się zespół zadaniowy do spraw ograniczenia bazgrołów. Wśród wypracowanych pomysłów pojawiły się m.in. zrzutka na zamalowywanie zniszczonych elewacji, która ma być przeprowadzana wśród kibiców. Marcin Jakubczyk. Policja, Straż Miejska, urzędnicy i oni. Pogromcy bazgrołów. Dziś po raz kolejny spotkali się w krakowskim magistracie. Chodzi o to, żeby nie zamalowywać w nieskończoność, a po prostu, żeby najlepiej w ogóle nie bazgrać. Czasami jest tak, że już warstwa farby, którą zamalowywano bazgroły, jest tak gruba, że śmiejemy się, że przekracza grubość tynku. Kochasz swój kraj, to po nim nie bazgraj.
jest chyba oczywiste dla ludzi, którzy są patriotami. A takich jest sporo na stadionach, dlatego pogromcy będą przekonywać władze klubów piłkarskich do włączenia się w szeroką akcję społeczną. Być może wkrótce ten napis będzie wyświetlany podczas meczów. Wraz z wiosną pogromcy ruszają również z wieloma happeningami. Pierwszy odbędzie się 3 maja podczas tradycyjnej lekcji śpiewania na Małym Rynku. Kolejne w połowie miesiąca na Azorach. A to już inna część miasta. Ulica Tyniecka, zaledwie 100 metrów od domu, w którym mieszkał Karol Wojtyła. Ten obsiany wulgaryzmami mur od lat straszy nie tylko mieszkańców, ale również przyjeżdżających w to miejsce turystów. Problem w tym, że mur należy do prywatnego właściciela, który nie ma pieniędzy na jego wyczyszczenie. Zwracam się do kibiców obu drużyn, Krakowi i Wisły. Jest to sprawa honoru. Tam są wasze nazwy klubów. Zróbmy ściepę. Każdy, kto chciałby pomóc, może się zrzucić. W zamian otrzyma fakturę za wyczyszczenie, na przykład 1 m². Tuż po długim weekendzie rusza również konkurs Front Malina na najbardziej oszpeconą elewację w mieście. Ale w odróżnieniu od zeszłego roku, równolegle będzie się odbywał konkurs honorowy pogromca Bazgrołów, w którym wygra najlepszy zarządca kamienicy. Marcin Jakubczyk, Kronika. Po kilkuletniej przerwie na antenę telewizji Kraków wraca autorski program Magdy Hejdy Kundel, Bury i Kocury. Emisja pierwszego odcinka już jutro o 17.35, a powtórka o 21.30. Anna Nachtarzanka. To ostatnie godziny montażu przed premierą Kundla w nowej odsłonie. W najbliższym programie zajmuję się ludźmi, którzy muszą iść do domu pomocy społecznej, a mają swojego ukochanego psa i kota i często to są ludzkie dramaty i zwierzęce dramaty. Kundel, Bury i Kocury kilkakrotnie znikał z anteny, bo brakowało pieniędzy na jego realizację. Zdarzało się, że mieszkańcy Krakowa organizowali zbiórki pieniędzy, żeby program mógł istnieć. Ja mam wrażenie, że on nigdy nie zniknął. Bo prawdziwy program misyjny, prawdziwy fenomen, bo to jest fenomen, ten program, żyje jakby już własnym życiem. To jest program o zwierzętach, ale on integruje ludzi. I nawet kiedy go nie ma na antenie, to ci ludzie cały czas jakby żyją tematem, żyją tymi sprawami, które są poruszane. Także jego powrót jest czymś, co było nieuniknione. Nie było pytanie czy, było pytanie kiedy i jak. I bardzo się cieszę, że mogłem jakoś swoją cegiełkę do tego przyłożyć. Wokół programu Magdy Hejdy zjednoczyły się setki ludzi, którzy chcą pomagać zwierzętom. To są osoby przeróżne, na przykład starsza pani, która nie mogła już wychodzić z domu, ale dziergała z jakichś starych swetrów dywaniki dla kotów. I w ten sposób chciała się jakoś też przyłączyć do naszej akcji i pomóc. I pomagała wspaniale. W ciągu niemal 20 lat Magda Hejda i jej współpracownicy znaleźli dom dla prawie 2000 zwierząt. Kundel, Bury i Kocury to także dziennikarskie interwencje. Na pewno bardzo wstrząsające interwencje to były interwencje, prowokacje często związane z zabijaniem psów na smalec. To były interwencje, które kończyły się często uratowaniem zwierząt. Potem szukaliśmy też im domu. To były interwencje zakończone wyrokami sądowymi, niestety raczej zazwyczaj w zawieszeniu. Powrót programu na antenę telewizji Kraków jutro o godzinie 17.35. Powtórka o 21.30 oraz we czwartek o godzinie 21.00. Zasługi Magdy Hejdy są nie do przecenienia, ale nasza redakcja też ma się czym pochwalić. Pomagamy zwierzętom, przygotowując materiały do kroniki, a w każdy piątek w porannym programie Nowy Dzień z Telewizją Kraków prezentujemy psy, koty i inne czworonogi, które szukają domu. Wielu z nich udało się już pomóc. Anna Nachtarzanka, Kronika. Dobiega końca remont lamusa teatralnego przy ulicy Radziwiłłowskiej w Krakowie. Modernistyczny budynek, który od 1901 roku pełnił funkcję magazynu dekoracji Teatru imienia Juliusza Słowackiego, zostanie otwarty już w czerwcu, a o jego nowych funkcjach mówili dziś przedstawiciele teatru. Tam przede wszystkim będzie bardzo oczekiwana z prawdziwego zdarzenia duża sala prób, czego nigdy ten teatr nie miał. I to taka sala wielofunkcyjna, tam będzie można robić próby otwarte, tam będzie można nawet prezentować pewne malutkie formy teatralne. W pewnej części tego budynku będzie wystawa, która będzie korespondować z tymi zbiorami, które tam są, czyli będzie dotyczyła przeszłości teatru, a nie
stanu obecnego, ale też wykorzystujemy elementy tych kostiumów, które są obecnie używane. Oprócz tego w budynku będzie się mieścił magazyn strojów i rekwizytów oraz nowoczesne pracownie krawieckie. Nowe funkcje wymagały niemal całkowitej przebudowy. Od początku do końca wszystkie elementy zostały stworzone na nowo. Od infrastruktury technicznej, poprzez elementy konstrukcyjne, budowlane, konserwację w całości budynku. Remont trwał rok, kosztował 6,5 miliona złotych i został w ponad 80% sfinansowany z tzw. funduszy norweskich. Nowy lamus teatralny zostanie otwarty w połowie czerwca. I teraz to wszystko. Za chwilę tematy dnia. Gościem Magdaleny Drochomireskiej będzie Wojciech Grzeszek, szef Małopolskiej Solidarności. A w Kronice Wieczornej spotka się z państwem Paweł Sroka. Do zobaczenia.